Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, mam parę takich niekoniecznie niezbędnych komunikatów. Otóż to jest mój debiut rzeźbiarski. Wcześniej tam zdarzało mi się robić niektóre obiekty, takie jak to już jest ponad 10 lat, czy tam jest parę rzeczy, które są w Muzeum Sztuki w Łodzi, ale jako rzeźbiarz nigdy nie występowałem. W związku z tym nie czuję się takim rasowym rzeźbiarzem, który sobie radzi z każdą materią i tak dalej. To jest sytuacja dosyć znana. Natomiast ja nie dałem tutaj tytułów żadnych, ponieważ myślę, że te obiekty czy rzeźby, one mówią same za siebie. One mają takie, może niezupełnie ukryte przesłanie i dlatego chciałbym, żeby się Państwo trochę tam skupili na tym. To jest właściwie to, co chciałem powiedzieć. Ja przede wszystkim chciałem podziękować panu dyrektorowi Kakackiemu, panu dyrektorowi Marianowi Knorowskiemu. Mogę coś zapomnieć. Knorowskiemu, panu dyrektorowi Bielobrzeskiemu również i wszystkim ludziom, którzy mi pomogli przy tej wystawie, bo ja, można powiedzieć, to oczywiście Leszkowi Końcowi, który też się do tego przyczynił. Ja można to trochę z zaskoczenia tam zaproponowałem Leszkowi Końcowi tę wystawę. No i jak widać, dyrekcja wyraziła zgodę. Mam nadzieję, że nie będzie żałować. No to tyle. Dziękuję bardzo. Szczególnie w tej kaplicy, przepraszam panie. Mianowicie jest to kropielnica. Dlatego jest drugi, bo nie zbiegnie. Pierwszy egzemplarz tej książki, które nikt jeszcze tutaj poza współpracownikami, poza ludzią w tej pracy nie widział. Ja go też nie widziałem. Nie, właśnie. Bardzo proszę. Państwo będziecie mogli za chwilę ją również zobaczyć, zakupić drogą kupna w cenie jedynie 20 zł, żeby udać się do autora po autograf. Tę ceremonię będziemy finansować, artystyczną realizować już później w przestrzeni głównego Centrum Rzeźby Polskiej. No mam niestety nawyki elektryczne, ewentualnie w pałacu. Jeżeli ja mam coś powiedzieć o tym, bo to jest mała książeczka w porównaniu z ostatnią, czyli podręcznikiem BIS. Nawet nie mam w hotelu zapomniałem. To jest szósta książka w moim życiu. To są takie, dlaczego tytuł Wolność, bo to jest chyba sprawa istotna. To nie jest oczywiście żaden traktat filozoficzny,
na temat wolności, bo musiałbym zacząć. O wolności właściwie mówią wszyscy, i filozofowie, i mistycy, i święci, i tak dalej. Każdy to. Musiałbym przelecieć olbrzymią bibliotekę, żeby jak to się przytoczyć, co kto powiedział o wolności. Dla mnie problem wolności dla artysty, czyli wolności mojej, jest niezwykle ważny i mam nadzieję, że udało mi się zachować tę wolność mimo różnych sytuacji politycznych i życiowych. Właściwie tę wolność ceniłem sobie najbardziej w całym życiu i może dlatego nie mam czego się wstydzić, nie mam się czego wypierać, dlatego, że po prostu słuchałem jak to mówię, własnej duszy. I nawet jeżeli sam się pomyliłem czy pomylę, to wtedy sam odpowiadam za siebie. I piszę to właściwie do młodych artystów, żeby rozważyli ten problem, ponieważ mamy teraz do czynienia z czymś takim, co się nazywa poprawność polityczna, czy pewna koniunktura polityczna, czy jakieś inne. Są siły polityczne, które chcą, jak to wie, sobie przywłaszczyć artystów, żeby im służyć, prawda? No i wzajemnie w związku z tym są pewne przywileje. Ja apeluję tutaj o to, żeby uwierzyli przede wszystkim sobie, swoim odczuciom, swoim wyobrażeniom i tak dalej. Bo to dla artysty jest najważniejsze. I temu poświęcona jest ta książka. Tu jest jeszcze parę tekstów dodatkowych, ale myślę, że kilka myśli będzie tam dla każdego z Państwa miłych w czytaniu. No, dziękuję bardzo. Polecam. Leszku, to jest...